Dziewczynka w ramach nagrody od rodziców mogła wybrać sobie niemal dowolny prezent. Gdy kasjerka zobaczyła, co przyniosła dziewczynka do kasy, zasugerowała, aby wybrała coś innego. Kilkuletnia dziewczynka była z rodzicami w sklepie po tym, jak udało jej się skorzystać z toalety samodzielnie. W zamian za to rodzice obiecali jej wybranie sobie prezentu. Wtedy doszło do zaskakującej sytuacji przy kasie. Dziewczynka nie wiedziała, co jest nie w porządku. Kasjerka zapytała, czy na pewno jest to odpowiednia zabawka dla niej. Mała Sofii uwielbia lalki, więc rodzice nie byli zaskoczeni jej wyborem. Jednak gdy przyniosła prezent do kasy, kasjerka zapytała jej, czy to prezent dla koleżanki. Dziewczynka była zdziwiona i nie wiedziała, o co chodzi. Mama powiedziała kasjerce, że jej córka wybrała sobie tę lalkę jako prezent. Chodziło oczywiście o ciemny kolor skóry lalki. Kasjerka spojrzała na mnie zdumiona, a potem bezczelnie zapytała, czy Sofii nie chce wybrać sobie innej lalki. Sofii zdziwiona odparła, że wybrała sobie lalkę. Kasjerka nie odpuszczała, tłumacząc Sofii, że lalka nie jest do niej podobna i mają w sklepie dużo lalek tak ładnych, jak Sofii, opowiadała mama dziewczynek. Chwilę później kilkulatka sama odpowiedziała kasjerce. Dziewczynka w kilku zdaniach zamknęła usta kasjerce. Przecież jest do mnie podobna. Ona jest lekarzem i ja też będę lekarzem. Jestem ładna i ona też jest ładna. Widzi pani jej śliczne włosy? I ma stetoskop. Odpowiedziała dziewczynka. Dzisiaj grzeje, 1. Ujawniono zarobki Kingi Dudy. Są ogromne, porównują ją do Lewandowskiego 2. Tragedia, są ofiary śmiertelne. Kilkadziesiąt osób rannych, trwa pilna akcja ratownicza. Kasjerka była w szoku. Przestała więc komentować jej wybór i bez słowa skasowała zakupy. Mama Sofii podzieliła się tą historią na Facebooku. Napisała, że to najlepszy dowód, że ludzie rodzą się bez uprzedzeń rasowych. Dopiero z czasem nabywają negatywnych przekonań. Najlepsze newsy dnia. Źródło, webnewsy. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.